tym filmie spróbuję zabić przynajmniej 200 graczy w 24 godziny. Dlaczego? Jest mi to potrzebne do wytropienia anarchicznego seta, czyli najmocniejszych przedmiotów na serwerze Anarchia GG o trybie Lifesteal. Mamy tu sklep za serce z zabitych graczy, gdzie znajduje się losowanie na tego seta, a jeden los kosztuje aż 30 serc, co czyni to ekstremalnie trudnym do zdobycia i nawet 200 serduszek nie będzie wystarczające. Ja będę tutaj grał jak normalny gracz, bez żadnej rangi, bez żadnych przywilejów i nie na moim koncie, tylko na koncie o nazwie Pablo. Jakiś gracz mi dał leaderowego seta, dzięki byku. Spróbuję zdobyć tego najmocniejszego seta w grze przez 24 godziny. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. Pierwsze co zrobiłem, to odebrałem jednorazową nagrodę z Discorda w postaci epickiego klucza i otworzyłem skrzynkę. Błagam, oby coś dobrego, oby coś, co pomogło mi zacząć gierkę. Proszę, perły? Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale perły okazały się być bardzo wartościowe. Chłopowi dropła klata i mi wyrzucił żelazną, jaki ziom. Jeszcze nie wyszedłem w świata, już mam takiego secika, tutaj mam perełki. Przeteleportowałem się w losowe miejsce na mapie i szukałem pierwszych sposobów na zarobek, aby jak najszybciej kupić jakieś lepsze rzeczy od graczy z rynku. W wielu przypadkach jest to o wiele szybsze niż kopanie i grindowanie itemów. Tylko trzeba wiedzieć, jak zarobić. Zarabiać pieniądze mogę też dzięki sklepowi za zwykłą walutę, sprzedając węgiel, koper, żelazo, diamenty. Dobra, mamy tutaj dużego cave'a. To był mój pierwszy pomysł na zarobek. Kopanie surowców i sprzedawanie ich w sklepie. Musiałem sprawdzić, czy to się w ogóle opłaca. Tutaj też ze stone'a leci expik, także pewno będzie łatwiej enchantować. Chyba najbardziej jest to opłacalne redstone, bo jeden sprzedajemy za 31 centów, tak. A redstone'a leci po parę sztuk, także to jest najbardziej opłacalne jak na razie. Pierwsze diaksiki znalezione w cave'ie, zarąbiście. Ile by kosztował kilo z fortunką 3? O, jest 5-3-3 za 500 dolców. 5-3-3. Jest jedna perła. 1200 aż? Kurde, dobra, muszę szybko ten hajs jakoś zdobyć. Na całym rynku był tylko jeden taki kilo w tak niskiej cenie, więc musiałem się spieszyć, żeby nikt go mi nie kupił. Dobra, sprzedajemy całego redstone'a, jaki mam. I cyk. 88! A to nie było tak dużo kopania i bez fortuny. Dobra, koper na pewno sprzedam. 98, dobra. Mam prawie 100 dolków już. Dobra, wystawię za 1600 3 ender perły. Ej, właśnie mi przyszło powiadomienie, moje przedmioty zostały sprzedane, mam 1700 dolków. I jako, że wreszcie miałem tyle kasy, przyszła pora na zakupy. 5-3-3 jest za 500. Jaki to jest styl, to jest styl. Jest, jest, ale sztos. I mam 1200, dobra, w ogóle jest. I widzę, że są najtańsze spodnie 4-3 za 400, kupuję je. Okej, klata czwóreczka za 300, najtańsza na rynku to jest, więc też ją kupuję. Dobra, biorę za 350 dalekiej naprawy takie. Podsumowując moje zakupy, klata czwóreczka, spodnie 4-3, buciki 4-3-3. W pół godziny mam prawie całego seta 4-3. To jest, myślę, że dobry wynik. Widzę, podczas ścinania drzew zobaczyłem coś takiego. Obsydianowe coś, może to jest jakaś baza. Myślę, że tam mogą być jakieś skrzyneczki, więc oczywiście, że tam pójdę, sprawdzę. Okej. Co jest grane? Tu jest jakaś baza! Jest! Jest tu enderek, biorę. Zgryfujemy to, cyk cyk, to be to the style. Okej, kolejny diaksowy kill off, może mi się przydać. Diaksy, dobra. Lapis lazuli, redstone. Ej, tu jest enchant! Jak coś, to ja, Antoni. Jest godzina 11:50. O ile Antoni to dziś zrobił, to... sorry stary. Ale dobry start, ja cię chycę. Lecę stąd. Tym sposobem zaoszczędziłem aż 600 dolarów. Gdyż nie musiałem kupować zestawu enchantu ze sklepu serwerowego. A wiesz czego ty nie musisz kupować? Gry Squad Blast, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jest to darmowa futurystyczna strzelanka dostępna na platformie Steam. Chodzi w niej o to, abyś ty wraz ze swoją drużyną stawił czoła korporacji, która kontroluje świat, a uciągnie to nawet komputer, który pamięta twojego pradziadka. W Squad Blast nie ma broni, która da ci przewagę. Wszystko jest zbalansowane i liczy się teamwork, komunikacja oraz strategia. W sumie tak jak na naszej Anarchy GG, kiedy grasz tu z kumplami. W dodatek macie pewność, że każdy pocisk trafi w przeciwnika, a sama gra oferuje pełną obsługę gamepada. Są to też różne klasy postaci z unikalnymi umiejętnościami i broniami, które można zmieniać w trakcie meczu. Squad Blast jest w Early Becie i przygotowali dla ciebie kod SquadBlast23, który daje limitowaną obramówkę na awatar i dwie bronie. Myślę, że jest to łatwa i intuicyjna gierka. Wbijajcie też do nich na Discorda po update'y z gry. Pobierz Squad Blast na Steamie za darmo, link w opisie. Kurde, ale przyfarciłem po prostu i nie wierzę w to. 45 minut gry, ja będę miał już takie rzeczy. O, tutaj ktoś stworzył
stworzył sobie plantację. Pożyczę to. Dobra, ale ogólnie już troszeczkę nakopałem sobie redstone'a. Sprzedamy całego redstone'a. Mam 274 dolki. Sprzedaję 406. Okej. No nie jest to aż tak super efektywne, ale da się na tym farmić hajs. Nawet szybciej by mi to zajęło, ale około 2 godziny mam setup prot 4. Gdybym nie skupił się na kopaniu, myślę, że w 45 minut bym setup tego prot 4 miał. Nawet szybciej. Teraz zostało mi zrobienie miecza. No i lecimy. Robimy 5-2 i będę szukał klepy. Chodzi o to, żebym zdobył tego seta anarchicznego. Jak widzicie, tu części chodzą po 14 tysięcy, 10 tysięcy. Są generalnie one do kupienia w sklepie za serca. Tego jeszcze nie powiedziałem. I losowanie jednej części seta jest za 30 serc. Więc chyba nie pozostałoby mi nic innego, jak po prostu zrobić coś secika i iść na łowy. I jakoś to mądrze zrobić, żeby nie dać się zabić w trapie. Więc zrobiłem mieczyk sharpness 5, skraftowałem złote jabłka i ruszyłem na łowy. I szybko coś znalazłem. Co? Chyba sobie żartujesz. Ktoś tu jest. Jakieś dwa ziomy. O, czyżby mnie widział? Lognął tamten. Fuck. Dobra. Jest. Pierwsze 11 serce. Diaksy. Okej, jakiś tu lucik jest, co prawda trochę słaby. I tak fart w ogóle, że ich spotkałem tu. Wow, patrzcie co ja znalazłem. Tutaj jest coś takiego Okej, zaczęli mnie gonić. Albo nie zaczęli mnie gonić. Tak wymyśliłem, że nie będę robił z tymi dripstone'ami może pułapeczki. No i dobra, tak by się prezentowała nasza komora zabijania. Nie chcę tu robić set home'a, mam tylko jednego set home'a, bez ranki jest tylko jeden. Och, kurna. Słuchajcie widzowie, udało mi się odzyskać te itemy, które miałem. Spotkałem na świecie dwie osoby, przepraszam, trzy. Mam 12 serc w tym momencie. Dobra, mamy kolejny dzień. Prawdopodobnie jakiś cheater zabrał mi tu enchant. Wszedłem na Discorda i popytałem graczy o zarobek. Z modulatorem głosu, a w ich słuchawkach brzmiałem tak. Nie wiem, czy to słychać, ale będę brzmiał w taki sposób. Powinienem mieć taki głęboki głos. Elo? Wej, wywal ten. Co wywal? Modulator wywalić? To nie jest modulator. Nie wcale. Jak zarabiać kasę najszybciej? Normalnie. No takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Nie chcę mieć konkurencji na rynku. Co? To jest no. Minecraft. Wiem. Macie już te anarchiczne sety i te wszystkie itemki? No, mam wszystko anarchiczne oprócz klawy. Okej, a masz jakiś sposób, jak zdobyć szybko serca? Ja zrobiłem tak, że biłem pewnie Molotowce i ty, no i też miałem taki totem, przydałem go za serca, no i mam 30 serc. Ej. Dobra, mam jakichś typów. Ostrożnie, żeby ich nie spłoszyć, ich jest dwóch. Ej, kto nowy typ Adam Kid Vipa? Dobra, wbijam się widzowie, Dobra, pierwszy, drugi tu. Jest! Dobra, jest! Boże, mogę trochę lepiej to rozegrać. Ale okej, co my tu mamy? Prot 2 budki, można wystawić na ten. 4-3 klata, dobra. Po ile chodzą takie klaty? No tak po 300 dolarów chodzą, kurczę. Wystawimy za 400 klatę. Budki wystawimy za 150. Postanowiłem zdobywać serca w zamian za itemki. I nie oszukiwałem przy tym graczy. Maja Nowak ma tylko 2 serca. Jezu, ale słodka, ona nawet nie zaprzecza, że ona mi się chce dać zabić tak normalnie. Muszę jej coś dać fajnego. Dało mi nawet rewilka. Proszę Majeczko, proszę cię bardzo, proszę. Dam jej tego refilka jej. Bardzo ci dziękuję. O, jaka słodka. I widzicie, da się na lifestylu polegać na zaufaniu i na dobrych graczach. W sklepie za czas kupiłem rzadki klucz za 6 godzin gry. Zobaczmy. Proszę coś dobrego, proszę. Co? Jest! Nie! Voucher na VIP-a! Z tego kluczyka voucher na VIP-a wleciał! Jest! Na 30 dni, dobra. Co ma VIP? Okej, VIP ma kita, ma dostęp do butelki. O, to jest super. 5 itemów na rynku i 3 home'y i dodatkowy daily quest. Dobra, epickie. VIP-y też mają większy exp ze stone'a, z tego co wiem. Zobaczmy tego kita, kit VIP, co on ma. O, tak. Prot 2 części, dobra. Na serwerze możemy też robić zadania, za które dostajemy pieniądze. Jest
jest to spoko sposób na zarobek, zwłaszcza dla początkujących. Także odbieram i stóweczka wpada. VIP ma dwa zadania, także elegancko. Muszę wykopać 32 rudy żelaza i będę miał kolejną stóweczkę, także to jest dobre. W międzyczasie kolejna osoba dała mi się zabić w zamian za itemki. Tak się robi biznes ze Steve'kami. Teraz wykonam swoje zadanie, czyli wykopać 32 rudy żelaza. To już chyba będzie wszystko zadania. Tak, 36, dobra, wykopane żelazo. Tutaj szarpny z piąteczka jest bardzo tania, za 180 tylko. Myślę, żeby ją kupić i wystawić za więcej, tak zrobię. W międzyczasie kolejny gracz dał mi się zabić i nie oczekiwał niczego w zamian. Dobra, powodzenia, papa stary. Oj, tutaj jest mieczyk za 100 dolków, 5-2, to ja sobie nawet ją kupię. Z chęcią. Ale zobaczyłem coś fajnego, tu można na rynku zarobić, kupując tanie rzeczy i sprzedawając je drożej. O, tu jest Sharpness 5 za 350, on mi poszedł za 500 na spokojnie, więc ja go kupię i wystawię go za 500. Słuchajcie, mamy kolejny dzień, wstałem sobie rano i zostały sprzedane moje przedmioty. Tutaj był chyba Gunpowder, klata, czy tam jakaś część seta i mieczyk, także super. Dziś rano też sprawdzałem, słuchajcie, że ktoś wystawiał fajerwerki tak za 3000 i widzę, że ich teraz nie ma. Mam oczywiście sporo prochu, sporo trzciny, no jedyneczki chyba najlepsze. I teraz mam sporo fajerwerek. Dobra, za 1600 wystawię dwa z takich fajerwerek, żeby to szybciej zeszło jednak. O, i właśnie sprzedały się fajerwereczki za 1600. Zarąbiście. Później namawiałem kolejne osoby, żeby dało mi się zabić w zamian za itemki z Kid Vipa. Pablo Placki 3-3. Kto chce ity plus sojte, panie, skam. Dobra, lecimy. Logają? Co jest? Udało mi się nawiązać sojusz z graczem X-Tomik, który nie wiedział, kim jestem i słyszał mnie właśnie tak. Będę brzmiał w taki sposób. Tomik zobaczył dwóch gości przy spawnie, z którymi potrzebował pomocy. To ja tego kropleksa wezmę. Dobra. Ej, ja jak tam wejdę, to mam... Dobra, dobra, zabijam drugiego. Jam koksa, jem. A weź został go, proszę. A, super. Bez sensu koksa zjadłem. Generalnie właśnie co do mojego sojusznika, powiedziałem, że używam właśnie modulatora, bo mam damski głos, ale on nie wie, że to ja, także ogólnie wymyśliliśmy sposób, jak zdobyć szybko netherite'owego seta. Wraz z Tomikiem zbudowaliśmy tutaj takie coś, taki system. Będzie on polegał na tym, że zamiast tych tabliczek będą guziki, żeby ciężej było w nie trafić i je rozkopać. Tutaj będziemy ładować stalagmity. Pyk, ładujemy stalagmita, cyk, cyk. Stalagmit, cyk, cyk. To będzie mu się spuszczać na głowę. Tepa się ktoś, tak? Nie, zaakceptowałem. Dawaj. No. Bij go, chodź tu, zabić go. Jest. Ogólnie chcę się do Tomika tepnąć marchewek, czyli gościu, który no ma anarchicznego seta, na pewno wiem, że ma jednego, ale pewnie ma więcej. No i nie wiemy, nie wiemy co tu począć. Nie wiemy co zrobić, cholera. Gość ogarnia. Dobra. Dobra, YOLO, najwyżej uciekamy, tam mamy ucieczkę, próbujemy. Dobra, lecisz. Dobra, dawaj. Kurde, dawaj. Ale się stresuję. Peruję, próbuję perować. Dawaj, spuszczaj. Kurde. Peruje, koksaje. O, dobra, wyszedł. Ja sobie tak. Nie, dobra, nie bijemy go. Bijemy go. Albo bijemy. A, sojusz chce. Dobra, nie, dobra, sojusz z nim. Nie. W tym momencie popełniliśmy ogromny błąd, bo na pewno dalibyśmy sobie z nim radę. Był to były kolega Tomika, a kiedy minął anti-logout, przeteleportował tu nowych kolegów, całych w netherite'cie. I zaczęli nas bić. Tomik był ich głównym celem, bo posiadał najcenniejszy przedmiot na serwerze, elytrę. Ale nas zrobili, ty. Tepnął tych. O, kurde. Nie, Tomik, tepnęli się do niego. No to koniec, ja pierdzielę, Tomik padnie pewnie. Na szczęście udało mu się uciec. Teraz chyba zrobimy tak, że użyjemy jego elytry. On ma chyba jedną z dwóch elitr na serwerze. Latał po mapie i tepał mnie, będziemy spróbować zabijać traperów. Trzech ziomeczków, tepaj szybko do mnie. Tepam, widzę gościa, PvP smurf jakiś. Dawaj, jest. On nie wie, że masz plecy. Krepiemy go. Czemu ja w elytrze biję? Zmienia elytry, miałem... stary. Mam loa. O kurde, perłę przez przypadek rzuciłem. Tutaj ten gościu nie ogarnia totalnie. On chce orać łódką. Chyba maloła, ucieka ode mnie. U mnie też ucieka. Pada mu tarcza. Jest! Dobra. Zabiłem. Prot 4 miał. Chodź do wody tamtej. Co się dzieje? Jego. Próbuję się zakolować. Się na dół. Mam go. Dobra, zostaw. Nie bij, ja go tu zabiję. Let's go, zabijamy! Kobluj. Pada, czy nie pada? Padasz? No ile on ma HP? Jest! Brawo, jest! Zarąbiście, stary, ale akcja. Nareszcie coś. No. Ja pierdzielę, ty, to takie fajne rzeczy mogę wystawić. A, dobra, to jest Sharp 4 miecz, to wywalam. W międzyczasie odebrałem kolejny rzadki klucz za 6 godzin gry. Let's go, lecimy. Co poleci? Błagam, coś dobrego. Tak, jest!
Jaki fart, klucz do epickiej skrzynki. Okej, ktoś kupił w ogóle kill off i diaksy za chyba 600 dolców i kill off za 750. Już mam 11400. Lecimy z epicką skrzyneczką, błagam o coś anarchicznego, proszę. Proszę, 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 tak, miecz, miecz, jest. Okej, jest pierwsza część seta. Ogólnie przez te 24 godziny nie zdobędę raczej całego seta, ale postaram się zdobyć jak najwięcej. Do takiego miecza możemy dodać jedną z wielu ksiąg dostępnych na serwerze za serca i w skrzynkach. Mamy na przykład księgę otrucia, która daje szansę na nadanie efektu Poisona 1 na kilka sekund. A losowanie takiej księgi kosztuje aż 70 serc. Ile to ma ataku więcej? O 1,5 damage'a ma aż lepiej. To jest sporo więcej. I że to się przełoży jednak w walce. Super. Dobra, klejmuję zadanie. Wykopać 256 kamienia, stóweczka. Ty co jest? Ktoś mi kordy napisał, jakiś ziomków, że napisał mi, że jakbyś chciał kordy typów, to masz. Co, ale to był jakiś gościu, co go zabili i on podaje kordy, czy jak? Chyba tak. Nie wiem, nie patrzyłem zbytnio na czat, ale wydaje mi się, że tak, no. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj blisko będą zaraz. Na górze są, na górze są. Tam, są tam, są tam. Bijemy wszystkich po kolei. Idziemy, idziemy. Uderzajmy ich, bijemy. Let's go, let's go. Jest, jest. Zabiliśmy. Jeszcze ktoś jest? Pomściliśmy Steveczka. Ej, czekaj, zobaczmy jaki secik. Jakiś shit. Ale dobra, po serduszku sobie zgarnęliśmy. Idziesz sobie tędy. Co, to taką bazę zrobili? O, tu jest coś jeszcze, skrzynki jakieś są. Co ty gadasz? O. Co jest? Yo, krówki. Ale to ładne jest. Ej, tu jest jakiś ziom. Co ty gadasz? No, tepnął się tutaj ten koleś, zabiłem go. A dostałeś z niego serce? Tak. Codziennie o 18 na serwerze spadają zrzuty, w których są cenne przedmioty, a koordynaty są publiczne. Oznacza to zazwyczaj dużą klepę. 3 minuty, 3,5 minuty, no na pewno. Tyle jest netherite'owych na serwerze? Przy każdym zrzucie normalnie. Ej, płynie ktoś, płynie ktoś. Płynie ktoś. Lognął. 4. 3, 2, chyba otworzę, tak, nie ma nikogo. 2 koksy i trident, co? A wszystko zabrali, wszystko zabrali. Ej, mogę się tak, ten. Ej, dobra, nawet się opłacało, ja koksy na pewno sprzedam. Znalazłem anarchiczną klatę za 10 koła. Przez 2 dni nie widziałem takiej, także no, muszę ją kupić, muszę kupić. Dobra, jest anarchiczna klata. Wczoraj Texi wrzucił pierwszy filmik z serwera i z tej okazji każdy dostał epicki kluczyk. Także... Nie, 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 niemożliwe, niemożliwe, co? Nie gadaj, on kosztuje 50 serc. Dobra, mamy w sumie 3 anarchiczne rzeczy z 6, więc już mamy jakby pół celu zrobione. Znalazłem jakiegoś ziomka, co pisze na czacie, że kto chce killa, TPA pisze. Ja chcę chyba killa. Dobra. Ja chcę killa, ja chcę killa. Ja chcę killa, let's go. O, dobra, jest jedno serduszko. Ile już? 28, dobra. Lognie. Okej, okay. Drugi killek, drugi będzie? Będzie, będzie drugi. Jest, jest, 2 kilki. Ja pierdzielę, dobra. Oszust został oszukany. Okej, okay, widzowie, ogólnie znalazłem tutaj coś takiego, oni klepią chyba coś. Ja pierdzielę, cykam się. Dobra, wjeżdżam. Poczekaj, zaraz wjadę. Znalazłem ten pilar, ja zawsze patrzę w góry na te pilary, na niki. Złoczyłem ich niki, wbiłem, że dobra. Dobra, drugi. Jest, zdedał. Dobra, złapał jego itemy. Let's go, Abdulek. Jest, jest! Serce miał! Miał serduszka! Ile? Ile? 20 serc miał! Ja nie mogę! Ej, myślałem, że będzie trochę trudniej ogólnie, a jeden padł z wysokości, a drugi... Okej, knockback miecz. Secik czwóreczka? Co jest grane? Jakie ity? Ja pierdzielę! Wypać serca. 6. Okej, mam 22 serca obecnie, ale mogę wylosować item. Losujemy itemek. Sklep za serca i lecimy. Błagam, spodnie, hełm albo buty. Buty, okej, okay. Buty spoko. I chyba na tym, widzowie, skończymy. Ja tutaj przegrałem, no prawie, że 24 godziny. Myślę, że osiągnąłem dużo. Tutaj mam seciki, tutaj drugi secik. Anarchiczny miecz, anarchiczny kill off. I tutaj dwóch części seta brakuje. Także no praktycznie zdobyłem całego anarchicznego seta. I życzę wam powodzenia w swojej przygodzie na naszym serwerze.